Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No tutaj ponownie występuję w roli narratora w tym sklepie. Tutaj nie tego z za kamerą stojącego, bo tam siedzi kolega nasz Tobiasz Ćwiertnia. On tu nas odwiedził akurat. I w sklepie tutaj w firmie dla hodowców.pl, w sklepie tutaj w Krosinie. A dzisiaj chcemy też kolegom pokazać jedną rzecz, bo ostatnio pokazywaliśmy ten karton do transportu gołębi. My go wprawdzie wykorzystywaliśmy w momencie, kiedy były zestawy firmy Centrum Zdrowia Gołębi przygotowane. Oni używali do transportu. Natomiast hodowcy, wiadomo, używają tego typu kartony do przenoszenia gołębi. I on jest specjalnie do tego zrobiony. Zobaczmy, ten karton jest bardzo prosty. Ja tak specjalnie powiem, bo chcemy pokazać jedną rzecz. My go składamy, on ma podwójne dno. Nie musimy w ogóle na dole naklejać nic. Kiedy tutaj go wciśniemy, jeden specjalnie wycięty kształt kartoniku wchodzi w tą dziurkę tutaj i mamy możliwość, że widzimy, jest bardzo mocny, podwójne dno, idealny na imprezę, na przykład jak będą wiosenny kiermasz gołębi, kiedy kupimy jakieś gołębie czy przyniesiemy, to tutaj spokojnie dwa gołębie możemy zrobić i proszę mi wierzyć, nawet jak będziemy szli, za rączkę złapiemy, tutaj wszystko ładnie zmontujemy, nie będzie żadnego problemu z tym, żeby ten gołąb tutaj się w dobrych warunkach spędził ten czas, był transportowany, no i żeby najważniejsze, bo na takich imprezach to jesteśmy często w takim stanie innym i wtedy możemy zgubić, rączka nam się na pewno tutaj nie urwie, jest bardzo taki mocny karton solidny, ale takim samo też hodowcy wysyłają gołębie pocztą i tutaj jak mówię, tego jednego, dwa gołębie bez problemu możemy wysłać, natomiast no, problem się dopiero zaczyna wtedy, kiedy rodowód chcemy dostarczyć ewentualnie większą ilość gołębi, bo możemy kolejne doklejać, wtedy nam wzrasta tutaj, że tak powiem, ilość rączek, no i też koszty, bo ten karton cenę detaliczną ma taką, że no, kolejne to musimy liczyć, że będzie krotności. Jak przykładowo 5 zł kosztuje, to będzie 4, to będzie nas 20. Natomiast my tutaj w naszej firmie, bo my już pokazywaliśmy te kartony, natomiast hodowcy niektórzy nie do końca rozumieją, jak ten system modułowy działa. Mamy taki inny rodzaj kartonu. Tak on wygląda przed złożeniem. Zobaczmy, jest tutaj tak wykonany, że można go sobie tutaj zobaczyć, jak wygląda. I teraz, kiedy go rozpoczynamy składanie, on nie ma żadnych takich elementów klejonych, nic. Składa się go w ten sposób. Pierwsze co, musimy rozpoznać stronę, która to jest ta strona zewnętrzna. Zewnętrzna strona jest bardzo taka gładka, pozbawiona tak zwanych bik, tych takich miejsc, gdzie będzie zacięcie. O, z tej strony widzimy, są takie specjalne linie umożliwiające łatwe zagięcie. No i karton składamy w następujący sposób. Ja go składam w ten sposób, nie wiem czy to będzie widać, o tak go łapię, zginam, palcami go tutaj o tak robię, tak, proszę bardzo, tu. Wkładam jeden ząbek, zadarcie, zacięcie. Tutaj, kiedy mamy łączenie, zobaczmy, to nie jest tylko, że się wsuwa, tylko tu jest specjalnie rozszerzone. Kiedy tutaj nastąpi przejście tego, o, słyszeliśmy, tak kliknęło delikatnie, o, się zacięło. Bierzemy tutaj, co ważne, tutaj jest jeszcze taki dodatkowo, ten karton jest wyposażony w specjalny odpój umożliwiający z zewnątrz, żeby możemy nawet te gołębie napoić. Możemy pracownikowi poczty, gdyby taki problem wystąpił, że nie został dostarczony na czas, możemy sobie tutaj po prostu skorzystać z tego otworu, kiedy tutaj zobaczymy, o tak zrobimy. Tu są takie specjalne, one są mało widoczne, ale takie nacięcia z takim specjalnym, ja to pokażę, o, jest takie coś i tutaj możemy sobie tutaj, jeżeli szarpniemy, to się wyjdzie. Tu można podgiąć, gołąb wystawi głowę i tutaj możemy mu podłożyć jakieś picie najprawdopodobniej, bo pokażę, to on tam jakoś wytrzyma. I tak samo, składamy go w ten sposób i mamy taki jeden karton złożony. Tu mamy do odgięcia to, co będzie nam zamykało tą część. O, proszę bardzo, tak go zamykamy tu. Ci, którzy te kartony eksploatują, to na pewno stwierdzą zgodnie, że jest bardzo wygodny, prosty w obsłudze. O, i mamy taki jeden kartonik. I to jest na jednego gołębia. On jest wysoki. Zobaczmy, ja tu specjalnie przygotowałem z Rafałem, że dwa takie kartony złożę. Takie, o, proszę, go jeszcze raz szybko złożę. Proszę zobaczyć, co jest ważne. On jest tak zrobiony, żeby właśnie nam bardzo szybko, sprawnie poszła ta sprawa złożenia, bo chodzi o coś takiego, że jeżeli mamy więcej gołębi do wysyłki, nie musimy korzystać z takich kartonów większych, tylko bierzemy sobie taki, jakby ten, na to nazywam system kartonowy, taki modułowy. Proszę bardzo, o, składamy go, tu byśmy wsadzili drugiego gołębia, przykładamy go. Proszę zobaczyć jeszcze, co ważne, przez to, że mamy takie same tutaj otwory, kiedy popatrzymy, wszystkie otwory są na przestrzał, są wygodne dziury z góry, ze wszystkich stron. W tym momencie mamy pewność, że ten gołąb nie będzie miał żadnych możliwości, że się udusi, bo jest bardzo dobra wentylacja zapewniona, a też są te otwory zlokalizowane wszystkie w górnej części, że gołąb sobie raz, że jak stoi, to widzi, a dwa, że nie wystawi nam na dole żadnego pazurka czy coś, żeby gdzieś został ten jego przycięty. I teraz to najważniejsze. Zawsze, kiedy wysyłamy karton, to zastanawiamy się, czy jest rodowód w środku. Ten rodowód najczęściej jest na dole gdzieś zlokalizowany i w jakiejś folii, on będzie często bardzo osrany, zgięty, tego typu. Natomiast do tego, żeby wyeliminować, to mamy taki drugi kartonik pomocniczy. On wykorzystywany jest, składa się go dokładnie tak samo, on się tylko od tego kartonu różni tym, że nie ma dziur.
Proszę bardzo, ja go tutaj złożę. System jest dokładnie ten sam i co najważniejsze, zaraz pokażę, o co chodzi. O, proszę bardzo. Tu sobie możemy takie coś zrobić. O, złożyliśmy karton. Ja to też jeszcze wykorzystuję. On jest tak zrobiony, że bez problemu tu wchodzą kartki formatu A4. Także jeżeli ktoś by nie chciał wykorzystywać tego kartonu do rodowodu transportu, to może sobie po prostu zrobić, tutaj napiszę rocznik taki, taki, wyniki lotowe, jakieś roczniki gazety o nazwie Hodowca, Poradnik Hodowcy, Rainer Pittman Magazyn, o tego typu gazety, Złoty Gołąb, ja bym nie chciał nikogo pomylić, Dobry Loto, ale też może inne, jakieś Playboya, Penthouse'a, inne tu gdzieś te, też, no, każdy sobie, proszę, Hodowcy, o właśnie, tego typu. I to możemy sobie to zrobić. I teraz do czego zmierzam? Mamy na przykład taki kartonik przygotowany, wtedy o, ja tutaj biorę na przykład takie rodowody, tu mamy takie przykładowo przygotowane, ja tutaj wrzucę. Ale mamy też jakieś, na przykład jak tutaj w sklepie dla hodowców mają takie różnego rodzaju o swoje ulotki. Tu można wsadzić masę innych rzeczy jeszcze. Poradni hodowcy też. Też właśnie, o. I tu możemy sobie na przykład schować to, zamykamy. I proszę bardzo, to jest tak wszystko skonstruowane, o, że sobie teraz tak dokładamy. Mieliśmy dwa gołębie i tutaj dwa rodowody wsadzamy, wszystkie dodatkowe rzeczy. Kolejny trzeci by doszedł, czwarty dalej, wtedy w górę możemy tak samo pójść. Dziurki nam ciągle zostaną. I tutaj proszę, bierzemy taśmę. I teraz Rafał przytrzyma. Ja tak tylko demonstracyjnie pokażę, o tak? To Rafał mi wysunął, wziął sobie, jak to się robi. Czekaj, przesuń to troszeczkę. Nie, tu wyrównę, zlicznij. O tak. Trochę zadarł, o. Tak jest tutaj. O. Zobaczmy, otwory są tutaj też tak zrobione. Przepnij. O, i mamy. I zobaczmy. Gdy z drugiej strony też tutaj byśmy tak samo zrobili, teraz analogicznie obłożyli, możemy jeszcze tak zrobić, ale lepiej tylko tak wystarczy. Proszę, otrzymujemy taką paczkę, pudełko do wysyłki. I także tutaj wysyłając to możemy tutaj przesłać różnego rodzaju, nawet rzeczy, jakieś saszetki z różnymi preparatami, jakieś inne informacje, ale mamy taki system. Teraz ja zobaczę, jakbyśmy tutaj dołożyli z góry kolejne kartony, bez problemu mamy wszystko do tego formatu zrobione, że bardzo łatwo to jest wycinać i także zachęcamy, bo mówię, nie wszyscy hodowcy zrozumieli do końca, o co chodzi, a to jest karton typowy, taki do wysyłki, zapewniający taką jaką modułowość. Także widzimy, dwa gołębie młode tutaj też by mogły się zmieścić i one sobie tutaj naprawdę spędzą podróż bardzo dobrze. Także takiego typu kartony tutaj też można w sklepie tutaj dla hodowców.pl w Krosinie nabyć. Oczywiście dzwoni do kolegi Rafała, kolega poda numer, ten telefon, zobaczymy, czy pamięta teraz. 31 663. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.